To musi. Cześć, witajcie na kolejnym vlogu. Dzisiaj jest to vlog z wystawy w Hanowerze. Na Agrytechnice właśnie wylądowaliśmy na lotnisku w Hanowerze. I zaraz będziemy jechać na wystawę na Agrytechnika. Tutaj przylecieliśmy prywatnym samolotem firmy Flike. I już będziemy jechać na targi Agrytechnika. Także cześć, witajcie już na targach. Targi Agrytechnika 2023. Jestem tutaj właśnie z firmą Flike. Tutaj właśnie zmierzam do stoiska Wanderstata. Tutaj są naprawdę bardzo ciekawe maszyny. I tutaj Kultus jest naprawdę ciekawą maszyną. Tutaj mamy Kultusa HD 300, czyli ten 3-metrowy Kultus. Tu wychodzi 10 łap, talerze dorównujące oraz tutaj wał w tandemie. Naprawdę tutaj jest ciekawy. To wygląda naprawdę ciekawie. I tutaj mamy Kultusa. Od 3 do 4 metry, od 25 do 30 cm zagłębienia. 140 koni, tu mamy jeszcze rozstaw. Rozstaw między łapami 27-30 cm. Tutaj mamy Wanderstata Carriera. Od 4,25 do 6,25 szerokość robocza. No a jego głębokość pracy to jest od 2 cm do 12 cm. Rozstaw między talerzami to 12,5 cm. Tutaj możecie sobie zobaczyć. No i wymagana moc to 150 koni, powyżej 150 koni. Tutaj macie. Tu jest chyba ten wał Cross Cutter Knife. Moim zdaniem idealne rozwiązanie do ścierniska po kukurydzy. Po prostu albo lub po rzepaku, który ładnie to zetnie. I tu mamy talerze oraz taki sam wał w tandemie. Czyli mamy jeszcze siewnik do poplonów. U niego właśnie zintegrowany. I tu moim zdaniem hit, czyli top down. Ten jest chyba 4-metrowy. I naprawdę rewelacyjnie wygląda. To jak widzicie jest na kuli podłączany. Top down. Można go wziąć od 3 do 7 metrów szerokości roboczej, a jego zagłębienie to jest 30 cm. To możecie zobaczyć. Tablet, odnośnie który możemy sterować całym zestawem. Widzicie, cały top down składa się, wygląda tak praktycznie jak Kultus, tylko ma w przodu talerze. Jest tu zapięte tak jakby talerzówkę. A na końcu są też talerze wyrównujące oraz łapy. Tutaj jest top down 5-metrowy akurat. Myślałem, że 4-metrowy jest to 5. Tutaj mamy jeszcze Tempo T. 6. Tutaj naprawdę maszyny Wanderstata naprawdę rewelacyjnie się prezentują. Witajcie także na stanowisku, już jest stanowisko John Deere'a. Mianowicie prezentuje się one tak. Tu mamy napis John Deere.
Jak widzimy, bezorkowca Kukerlinga wraz z piętej jest z anteną Sapphire 7500. Tutaj jak widzicie jest John Deere 9RX640. To jest dokładnie ten model, który pobił rekord Guinnessa tej w uprawie z broną talerzową Bednara. Możemy właśnie tutaj zobaczyć. 769 hektarów, 24 godziny z Bednarem Swisterem XE Mega. Spalanie na hektar wtedy wynosiło 3,1 litra na hektar, a na godzinę robił 32,6 hektara na godzinę. Tutaj tak się prezentuje, konik naprawdę jest ogromnie duży, 640 koni, w 4 gąsienicach. Mam nadzieję, że uda nam się zaraz wejść do środka i nagrać coś z środka. Tutaj mamy jeszcze kombajn X9 1100. Naprawdę wielkie maszyny. Tutaj widzimy jeszcze system pryskania John Deere'a, który nazywa dokładnie się See and Spray. Czyli dokładnie tam, gdzie widzi chwasty i czujnikami analizuje. I pryska tylko tam, gdzie potrzeba. To dokładnie właśnie widać na załączonym obrazku. Jest to wiele czujników, który monitoruje cały czas, na bieżąco, co wydarzy się dosłownie przed przejechaniem opryskiwaczem, a on dokładnie pryska tylko w tym momencie, kiedy potrzebuje. Widzimy nadgórnik Starfire 7500. Tutaj widzimy sześciarkę, bodajże 650. Dokładnie 6R150. Widzimy na joysticku Command Pro. No i zmierzamy, myślę, do lidera ze stajni John Deere'a, bynajmniej jak dla mnie, czyli John Deere'a 8R. Mamy tutaj 900 kg w oponie, oponę 900. Możemy zobaczyć, jak to wygląda. Jak prezentuje się ciągnik. Ciągnik już właśnie widzę, że jest na przekładni Autopower. Jeśli jest to 410, jest to na przekładni e-Autopower. Jak sami widzicie, wsiadamy do John Deere 8R. Tak on się prezentuje właśnie z środka. Tu mamy dostęp do wysiedlacza 5G, oczywiście to jest tylko naklejka, tu nie jest nic włączone, tylko naklejone. Tutaj przekładnia Command Pro, jej działanie mogliście zobaczyć na moim vlogu z testów John Deere 7R. Moim zdaniem joystick idealnie leży w ręku. No tak prezentuje się John Deere 8R. To jak widzicie jest na siedzeniu Active Seat 2. Tu możecie zobaczyć. Czyli dokładnie to samo co miałem w ciągniku 7R. Jak widzicie, ktoś już tutaj był. No i oczywiście cały podłokietnik Command Arm od John Deere'a.
joystick idealnie leży w ręku. Tak jak to już wiele razy powtarzałem. Dobrze, także wychodzimy z ciągnika 8R. Tutaj mamy jeszcze taki moduł John Deere'a 5115M, czyli tutaj coś dla fanów serii M. Tutaj widzimy jeszcze 6150, który prezentuje się dokładnie tak, to jest ładowaczem czołowym o oznaczeniu 6623. Jak widać na targach John Deere stawia na przykładnie autopower, jak widać w każdym czujniku oraz w każdym czujniku jest zamontowany wyświetlacz 5G, czyli nowy wyświetlacz od John Deere, który moim zdaniem wygląda rewelacyjnie. Tutaj możemy właśnie podejść i zobaczyć bodajże, jak wyglądają wyświetlacze 5G. Tu mamy wyświetlacz wraz z rozsiewaczem. Jak on właśnie się prezentuje, tutaj mamy dostęp do nawigacji, tutaj do cały podgląd do rozsiewacza oraz tutaj dane typu ile hektarów na godzinę, ile motogodzin spędził na polu. Tak samo, tylko widać, że to jest raczej silnik bądź siewnik Wenderstata. Ciężko mi jest to określić na podstawie tego. Możemy sobie wejść właśnie w menu. Ten wyświetlacz jest chyba większy, ten jest właśnie G5+. Zbytnio menu jest naprawdę bardzo czytelne. Wygląda na to naprawdę tak samo jak w wyświetlaczu 4G, czyli czwartej generacji. I tu myślę, jest jedna z ciekawszych rzeczy, czyli mianowicie mamy tutaj dwa ciągniki. Mamy tutaj starszy model 6920. Jak widzicie, już trochę model zmęczony życiem. Możemy zobaczyć przez środka ciągnik. I różnica pomiędzy seriami. Tutaj mamy model 6R. Tutaj cały jego silnik. Tutaj z boku mamy model 6920. Teraz tak jak to prezentuje się właśnie z tej strony. No i tu dokładnie jest 6150. Tak jak widzicie, jest podłączony zbiornikiem. Cześć, witajcie kolejnego dnia na targach Agritechnika 2023. Tutaj jak sami widzicie, przed nami ukazał się właśnie case 715 koni, oczywiście to jest płatrak, czyli konstrukcja łamana, czterogąsienicowa. Tutaj możemy wejść do góry. Zobaczcie, jak to się prezentuje. Thank you.
Tutaj ciągnik o mocy bodajże 715 koni, tak jak wskazuje model. Jest ciągnik naprawdę olbrzymi. Tak jak sami możecie zobaczyć, jest potężny. No i tutaj obok mamy New Holanda T7270. Tutaj nowy wygląd chyba, bodajże maska się trochę zmieniła. No i on jest, akurat ten model jest na metanolu. Jak tutaj widzę, jeździ właśnie na metanie. Tu ma specjalne zbiorniki. Tutaj idziemy dalej i zobaczymy, co jest na innych stanowiskach. Proszę, witajcie na stanowisku Bednara. Tu mamy agregat Versatile o szerokości roboczej 5,8 metra. Prezentuje się on właśnie tak. Obok mamy talerzówkę jeszcze. To jest agregat właśnie uprawowy. A tak prezentuje się talerzówka Bednara. Talerzówka Sweeter Disc. Maszyna, która naprawdę wygląda ciekawie. Dobrze, tak przejdziemy, obok mamy od razu Porsche. Tutaj są opryskiwacze ciągane. Tutaj mamy na dwóch osiach opryskiwacze. Tu są jednoosiowe Porsche Lab 5LT. Idziemy dalej i możemy zobaczyć opryskiwacz samojezdny. Jak to wygląda pod nim i jak to się prezentuje. Dzisiaj mamy piątek, jest to szósty dzień targów. I jak sami możecie zobaczyć, jest naprawdę bardzo dużo ludzi. Jest niezmierny tłok. A tutaj mamy jeszcze Porsche samojezdnego. Tutaj kabina. Tak się prezentuje. I to jest Porsche Lab 5230 V. Tutaj jeszcze mamy obok rezerkowca Porsche. Tutaj bodajże jest 6 lub 7 metrów. To jest Porsche Quizer 7 i cel. I bodajże 7-metrowy. Tutaj widzimy. Tak się prezentuje jego łapy. A tutaj mamy talerzówkę Porsche, która dokładnie wygląda tak samo zdaniem jak Van der Stedt. Też właśnie na przodzie ma cross-cutter knajfy. Z tyłu od razu są zaraz talerze, dwa rzędy talerzy. I wał w tandemie. Tu mamy właśnie inaczej rozwiązany wał. No i wózek mamy z tyłu. Nieco inaczej jak w Bednarze, ale bodajże w Van der Stadcie jest to tak samo rozwiązane. Tutaj jeszcze mamy maszynę, która mnie osobiście ciekawi. Porsche Terrano 3FX, jest to 3-metrowy wyzerkowiec, agregat wyzerkowy.
tutaj, czyli tak samo mamy tutaj trzy rzędy łap. Już to jest 10 łap oraz talerze dorównujące i wał zagęszczający. To akurat wał dosyć taki przeze mnie jeszcze niespotykany, pierwszy raz właśnie widzę takie rozwiązanie. Myślę, że najlepszy wał do tego typu, bynajmniej na naszej ziemi, jest to wał całownikowy, jaki oferuje Van der Stef. Tutaj jedną z rzeczy, która na pewno mnie bardzo interesuje, jest tutaj zgrabiarka taśmowa. Tutaj jest max 9500, czyli szerokość robocza to 9,5 metra. Tutaj ta zgrabiarka oferuje zgrabianie do lewej, do prawej lub do środka, wszystko w zależności od potrzeby. Tutaj mamy właśnie podobną, która grabi do środka właśnie. Idziemy teraz do wozu samojezdnego. Jest to wóz paszowy, który chętnie bym zawitał na testy. Idziemy dalej. Tutaj widzimy kabinę. Praktycznie wszystko wygląda tak jak w wozie z Carigoldi. Rzut oka na ślimaki. Jak widać, wóz jest pionowy. Tutaj jest wyrzutem tylko na lewą stronę.